Cześć, witam Was w nowym filmie i szczerze mówiąc nie planowałam w ogóle tego filmu, ale wczoraj zaczęłam na Instagramie coś, mam nadzieję, bardzo fajnego i kiedy chciałam napisać w tym poście to, co chcę Wam przekazać tą całą akcją i tym wszystkim, co teraz przez ten rok albo i nawet dłużej chcę robić, okazało się, że no nie ma tyle miejsca, więc pomyślałam, że może łatwiej też będzie Wam to zrozumieć, kiedy ja będę mogła po prostu się wypowiedzieć w tym temacie i wszystko Wam po kolei opisać. I teraz o co chodzi? Już Wam mówię. Wczoraj na Instagrama wrzuciłam filmik. Pierwszy raz taki filmik na moim Instagramie i powiem Wam, że już od dawna chciałam taki filmik wrzucić. Chciałam go już wrzucić na wakacjach, ale cały czas jakoś tak, a nie, a potem i tak dalej. I to jest po prostu filmik z moją aktualną sylwetką. Jeżeli tego postu nie widzieliście, to będzie link tutaj, tu dostajecie informację, jak nazywa się mój Instagram i oczywiście będzie też w opisie, więc ostatni film, jak to oglądacie, to będzie jeszcze jedzonko i dopiero będzie to, no ale nieważne. I tym właśnie postem rozpoczęłam taką akcję, chyba tak można to nazwać, która ma na celu pokazanie Wam i zrozumienie przez Was i też przeze mnie, że nikt nie jest idealny, że każdy ma swoje problemy. I nawet jeżeli widzicie na Instagramie, czy w ogóle w social mediach osobę, która wygląda na to, że ma takie właśnie idealne życie, że to nie jest prawda. To jest jeden z celów. Drugi z celów jest taki, żeby ciągle rozwijać swoje zainteresowania, żeby stawiać na samorozwój i żeby nie pozwalać sobie w życiu na taką nudę i monotonię. Bo jednak wiecie, jeżeli już jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy pracę, to zazwyczaj każdy nasz dzień wygląda tak samo i ja bym chciała Was zainspirować, Was i siebie do tego, żeby jednak uczyć się cały czas czegoś nowego albo osiągać inne nowe cele. I oczywiście no to jest Instagram i kanał typowo fitnessowy, o zdrowym żywieniu, o zdrowym życiu i tak dalej, więc przede wszystkim będę się na tym skupiać, ale też będę zahaczać o takie inne aspekty życia i jak później Wam też powiem, to co chcę od Was nie musi właśnie tylko tyczyć się treningów, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chodzi mi o taki ogólny samorozwój, o to, żeby starać się być coraz lepszym człowiekiem i żeby po prostu traktować innych tak, jak chcemy być traktowani my sami. No i oczywiście właśnie odnośnie tego chcę też... Ja wiem, że ja tego nie dam rady zrobić, tylko że mam zbyt mały zasięg, ale jeżeli chociaż kilka osób wysłucha tego, co ja chcę powiedzieć i zmieni trochę swoje myślenie, to ja będę szczęśliwa. I chodzi mi tutaj oczywiście o temat hejtu, o temat nienawiści wśród kobiet i właśnie ten cały aspekt odnośnie nienawiści, który w tym momencie w Polsce z wiadomych względów jest teraz bardzo mocno promowany i mega się z tego cieszę. Tylko po prostu też chciałabym to pokazać, jak to widzę od swojej strony, co ja o tym myślę i tak dalej, i tak dalej. Czasami już ten temat poruszałam, ale myślę, że tego nigdy za wiele. Jeżeli też obserwujecie mnie od dawna, to raczej wiecie, że ja nie mam zbyt dużo hejtu, w ogóle nie lubię tego stwierdzenia. Ja uwielbiam konstruktywną krytykę i to pewnie wiecie, jeżeli już mnie oglądacie od dawna, ale o tym nie chcę mówić, bo ja jak najbardziej jestem za konstruktywną krytyką, bardziej właśnie chodzi mi o temat hejtu i tak dalej, i tak dalej, ale to w ciągu całego roku zobaczycie, o co mi chodzi. I teraz, tutaj mam oczywiście wszystko zapisane, żebym o niczym nie zapomniała. Na czym w ogóle polega ta cała akcja? Zacznijmy od tego, że właśnie będę starała się przynajmniej wrzucać co tydzień, czasami może być tam poślizg jednego, dwóch dni, post na jakiś temat. W tym momencie właśnie wrzuciłam ten filmik ze swoją sylwetką, gdzie też tam napisałam parę słów na temat tego, jak postrzegane jest kobiece ciało i tak dalej. To jest tylko taka namiastka. I właśnie co tydzień będą różne tematy. I to będą właśnie tematy odnośnie hejtu, odnośnie treningu, odnośnie żywienia. Ja sobie nawet wszystko, czekajcie, bo ja tutaj rozpisałam sobie różne rzeczy, żeby już mieć pomysły, żeby o niczym nie zapomnieć. Odnośnie badań i ogólnie troski o samą siebie, więc co tydzień będzie inny temat i też pod tymi postami będę chciała, żebyście Wy się wypowiadali na ten temat i to, co na przykład dzisiaj albo jutro zrobię, wrzucę na Instastory te najciekawsze komentarze, które się pojawiły pod tym postem i tak chcę robić co tydzień,
to 1,5 tygodnia, to 2 tygodnie, oczywiście wszystko zależy od tego, jakie będę miała, ile będę miała czasu. Dalej, będę też wrzucała, cały czas, jak wiecie, wrzucam filmiki na Instagrama z różnymi ćwiczeniami, ale chciałabym, żebyście, bo ja wiem, że wy korzystacie z tych ćwiczeń, bo mi to piszecie i tak dalej, ale chciałabym, żebyście jakby bardziej się jeszcze w to wdrożyli i na przykład udostępniali, nie wiem, swoją szczęśliwą minę po wykonanym treningu, który był zainspirowany moimi filmikami, czy na przykład jakiś krótki filmik, jak wy trenujecie, na przykład jeżeli też chcecie, żebym ja jakoś oceniła waszą technikę i tak dalej, to wrzucajcie na swoje Instastory, ja będę mogła się do tego odnosić, będę też was udostępniać na swoim Instastory, bo po prostu chcę, żeby się tam więcej działo na tym Instagramie, no bo jak wiecie, ostatnimi czasy, no tam za dużo posty wrzucam, ale na Instastory tak średnio, więc na pewno chcę coś takiego zrobić, jeżeli chodzi o YouTube, to tutaj też będzie pojawiało się więcej ćwiczeń i to, co już mogę wam powiedzieć, to, że niedługo pojawi się pierwszy trening taki, który będziecie mogli wykonać w domu razem ze mną. Będzie on troszeczkę w innej formie niż wszystkie inne filmiki, jakie widzieliście na Instagramie, na YouTubie, dlatego że jak wiecie, ja nie jestem dobra do motywowania. Ja nie będę wam mówiła, jedziesz! To nie ja, więc będzie troszeczkę inaczej to zrobione, ale mam nadzieję, że też wam się spodoba, no ale to niedługo, więc będzie to i tak właśnie wam, jak wam mówiłam, będę udostępniać, jeżeli na przykład oznaczycie mnie w hashtagu, o hashtagu zaraz będę mówić, i na przykład też się wypowiecie na jakiś temat, na który ja na przykład poruszyłam w poście, albo właśnie te różne rzeczy na Instastory, to wszystko chcę udostępniać na Instastory u siebie. I raz w miesiącu będę robić takie ogólne podsumowanie tego, co ja osobiście osiągnęłam w poprzednim miesiącu. Jeżeli starczy mi też czasu, będę chciała mówić o to, jakie są moje plany na przyszły miesiąc. I pod tym postem bardzo bym chciała, żebyście i wy pisali, co wy osiągnęliście w danym miesiącu. Czy to jest, znalazłam pracę, zaliczyłam sesję, zrobiłam tyle treningów, ile planowałam, zapisałam się na angielski, tak jak właśnie wam mówię, ja nie chcę, żeby ta cała akcja skupiała się tylko i wyłącznie na treningu i zdrowym żywieniu. Ja chcę, żeby to zahaczało o każdy aspekt waszego życia. I teraz na podstawie tego, co wy mi napiszecie, albo na podstawie tego, co ja będę obserwowała w ciągu całego miesiąca, raz w miesiącu będę wybierała jedną osobę, która coś ode mnie dostanie. I teraz właśnie nie mówię, jaki będzie konkretny sposób wybierania tej osoby, bo to może być po prostu właśnie z tych komentarzy, które wy mi napiszecie i ja sobie znajdę jedną osobę, która jakoś szczególnie zapadnie mi w pamięć. Albo jeżeli w ciągu miesiąca coś tam wrzucicie, czy będziecie aktywne bardzo i tak dalej, to z tej właśnie wszystkiej, całej puli waszych wiadomości, komentarzy i tak dalej, wybiorę sobie jedną osobę i co miesiąc będzie to coś innego. Czy to będzie zestaw gum, czy to będzie białko od Olimpu oczywiście, czy jakaś książka odnośnie samorozwoju, oczywiście tych pomysłów mam masę, czy na przykład raz w miesiącu coś zrobimy z kosmetyków, no bo wiecie, że, jeżeli wiecie, prowadzę też drugi kanał typowo kosmetyczny, kocham kosmetyki. Kocham, więc na pewno będę chciała coś w tym aspekcie też się z wami podzielić. Będzie bardzo dużo różnych prezentów, więc mam nadzieję, nagród. Więc mam nadzieję, że to też troszeczkę was zachęci do tego, żeby wziąć w tym udział. I nie wiem, czy jeszcze do końca to będzie co miesiąc, ale chciałabym regularnie wrzucać takie filmiki, bo tak jak właśnie wam też powiedziałam w tym poście na Instagramie, w tamtym roku troszeczkę wycofałam się, oczywiście cały czas chodziłam na siłownię, regularnie trenowałam, ale nie były to takie treningi, jakie ja bym chciała. Obciążenie było takie, można powiedzieć, że wręcz żałosne i za dużo moja sylwetka nie zmieniła się w przeciągu ostatniego roku. Niektórzy pewnie nawet powiedzą, że się pogorszyła, więc w tym roku wracam na maksa. Już od początku roku mocno w tym działam i już bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o obciążenie i to chyba będzie właśnie jedno z podsumowań w styczniu, ale też chcę regularnie właśnie wrzucać takie filmiki z pokazaniem wam, jak wygląda sylwetka na filmie, bo jak wiecie, zdjęcie i wszystko da się zrobić, wszystko, ale jednak film już pokazuje wszystko też, jak to wygląda naprawdę, więc chcę wam też pokazywać, że no nie każdy wygląda cały czas idealnie. I też na pewno będę co jakiś czas pytała się was, z czym macie największy problem, czy to właśnie chodzi o treningi, czy o żywienie, czy może jakieś takie kwestie typowo życiowe, jeżeli w czymś będę mogła pomóc,
Słuchajcie, ja tu jestem dla Was. Więc też będę o tym co jakiś czas Wam przypominać, żebyście mi zadawali te pytania i albo będę właśnie rozwijać ten temat w tym cotygodniowym poście, albo jeżeli na przykład coś bardzo mnie zaciekawi, albo będzie bardzo dużo pytań, a ja bym chciała się rozwinąć w tym temacie, to będę tworzyła po prostu film tutaj na FitCapu. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o właśnie o tą akcję. I teraz oczywiście muszę, bo ja wiem, że ktoś mi to wypomni, ustosunkować się do tego challenge'u, który był chyba 2 lata temu, Lepsza Ja. 2017 chyba, tak. Słuchajcie, ten challenge, Lepsza Ja 2017, to była bardzo, bardzo spontaniczna decyzja. Ja sobie to wymyśliłam 1 stycznia i chyba 2 stycznia albo 3 już to wrzucałam. I nie ogarnęłam, ile czasu potrzeba, żeby to wszystko stworzyć i żeby to wszystko prowadzić, więc po prostu po jakimś czasie spasowałam z tym, dlatego że też miałam bardzo dużo innych zajęć w tamtym czasie. No i nie dałam rady, tak? Ale jeżeli ktoś nie próbuje, to się nie rozwija, więc w tym roku chcę stworzyć. I to nie będzie do końca to samo, bo nie będę właśnie co miesiąc tworzyć specjalnego filmu z treningami i tam właśnie przede wszystkim skupialiśmy się na treningach jednak i na żywieniu. Tutaj chcę, żeby to było odnośnie całego naszego życia, więc jeżeli uważacie, że w tym roku też nie dam rady, watch me. No i zobaczymy. Jeżeli chodzi o hashtag, bo też no muszę Was jakoś znajdywać na tym Instagramie, jeżeli coś tam będziecie wrzucać, to myślałam nad FGG Challenge, ale znowu nie chcę, żebyście kojarzyli to jako challenge, bo to nie ma być challenge, to nie ma być coś, co, no, co jest jakimś wyzwaniem, więc stwierdziłam, że to będzie to hashtag akcja FGG. I wydaje mi się, że to będzie chyba lepsze. Chyba, że macie coś lepszego. Jeżeli macie, to piszcie w komentarzach. Zawsze możemy to zmienić, jeżeli coś faktycznie tak stwierdzą. Dobre, no to wtedy możemy to zmienić, ale na razie jest akcja FGG, więc jeżeli będziecie coś wrzucać, co odnosi się do tego wszystkiego, o czym ja powiedziałam w tym filmie, to hashtagujcie, ja będę starała się odwiedzać wszystko, serduszkować, odpisywać Wam na komentarze itd., itd. No i co myślimy? Jesteście podekscytowani tak samo jak ja? Myślałam już właśnie o tym od początku stycznia, chciałam coś koniecznie takiego zrobić, przez to też właśnie, że był taki moment, że straciłam troszeczkę zapał do tamtego Instagrama, gdzie strasznie źle się z tym czułam, bo uwielbiam go prowadzić i też nieraz Alan mówił mi, żebym na przykład zmieniła sposób, w jaki prowadzę tego Instagrama, bo na przykład najmniej lajków mają posty z jedzeniem i też nie zawsze tak ładnie wszystko przygotuję, żeby zrobić to zdjęcie i czasami nie wrzucałam nic, bo nie miałam po prostu zdjęcia jedzenia, czy nie miałam filmików i Alan mi mówi, żebym po prostu z tego zrezygnowała i tak dalej, ale ja nie chcę. Ja chcę właśnie, żeby to było wszystko pięknie uporządkowane i chcę, żeby ten Instagram miał jakiś sens i żeby faktycznie był dla kogoś przydatny, a nie żeby był, wiecie, takim... Czekajcie, piesą mi się dusi. Żyjemy? Okej. Okay. I nie chcę, żeby to był taki, wiecie, kolejny Instagram, czysto, że pokazuję po prostu tyłek, brzuch, nogi i tak dalej. Nie mówię, że tego nie robię, w jednej sekcji to robię, więc nikogo tutaj nie jadę, ale po prostu chcę, żeby ten Instagram był czymś więcej niż zwykłym Instagramem ze zdjęciami. Tyle. Więc czekam na Wasz odbiór, mam nadzieję, że... będziecie ze mną przez cały ten rok i może nawet jeszcze dłużej. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. I będę kończyć, nie będę przedłużać. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście niedługo. Do zobaczenia. Pa!